Foxy jest wredna. Foxy jest... Foxy to jest najlepszy. Animatronik. Nie, spokojnie. Spokojnie, jesteście tu bezpieczni. Proszę nie uciekać. Ach, dobra. Wygląda przerażająco. W sensie wygląda przerażająco, bo ten demon płonie, ale ja wiem, że to jest kwestia czego innego, a nie poziomu trudności. Dobra. Coaster Mountain, let's go. O, kolejne ja bardzo lubię tą. Jak to wyskakuje, to się aż uśmiecham. Będę gadał z pingwinami. To nie jest z automatu po hiszpańsku, więc to nie jest ten sam typ. A, Sixteen Lords. Okej. Okay. Faktycznie, taki gość... No, rzeczywiście, kojarzę ten nick. Swoją drogą, The Towerverse dzisiaj chyba będzie pokazany na odcinku na YouTubie, jeśli się nie mylę. I jutro... Tak, bo on był dość długi, więc jest podzielony na dwa. Climb a bit. Okej. Okay. Nie ma jakichś znajdziek fajnych. Niby taki drobny dodatek, ale bardzo fajny efekt wizualny robi. Ten vortex wokół... nie wiem jak to nazwać, trampoliny? You know how to climb, that's unexpected, dzięki. The right. You're almost there, Sora. Jump orb. Okej, okay, dobra. Będę na to mówił po prostu tak, jak się powinno mówić. Jump orb. Nie, spoko. Jump orb jest... To mi ułatwiło robotę. Dlaczego ja nie skumałem, że to jest kolec? Się musiałem na chwilę zamknąć, bo się bałem, że zginę. Wow, co tak szybko? Nie wiem, co robi czarny, ale nie dotykam. Ej, nie powinienem tu... Dobra, okej. Okay. Ho, fembuj. Ile masz demonów? Matko, faktycznie ludzie się tutaj wymieniają takimi informacjami. Ja mam 10, jestem dobrym graczem, mam 10 demonów. 298, ja cię sunę. Jeśli większość z nich jest, bo rozumiem, że mówimy pewnie o levelach typowo autoscrollowych, to jestem pod wrażeniem, bo kończenie dla mnie tych demonów jest kosmicznie trudne. A, dobra, czyli nie powinienem go dotykać. Dobrze, że go nie dotknąłem. Dzięki za info swoją drogą. Przydają mi się takie rzeczy. Powinienem przyspieszać. Przyspieszanie jest złym pomysłem tutaj. Czy mógłbym, żeby może... To było trochę dynamiczniejsze, ale lepiej zrobić to bezpieczniej i wygrać. Okay. Wow! Było blisko! God damn, było blisko! I see. No back and forth. Okej. Okay. Nie podoba mi się to. Dobra, kumam. Tak się porusza po lodzie. Congregation. O, no proszę. Nie dziwię się. Bardzo dobre to jest następstwo Towerverse'u. Chociaż jest definitywnie... Bardziej wymagający, jeśli... A, fuck. Mówię Towerverse'u, bo też tutaj jest bardzo dużo... Dobra, muszę to przeskoczyć i zrobić te... Kurde. Bo tu mi nie starcza zasięgu. O, dobra, jednak. Do Towerverse'u porównuję dlatego, że jest tutaj właśnie bardzo dużo asetów i wszystko jest zmienione. Narzucona jakaś specyficzna szata graficzna. Ja powinienem puścić. Ups. Towerverse był dużo bardziej fabularny i tam, no nie było tam zbyt dużo trudnych momentów, poza tym jednym, gdzie faktycznie z tym plecakiem chwilę się pomęczyłem,
No to jakoś za bardzo nie sprawi mi problemów. A tutaj już widzę, że jest wykorzystanie dużej ilości jakiś mechanik, żeby mi zrobić krzywdę. Nie zatrzymuj się. Przecież ci pingwin powiedział nie zatrzymuj się. Jeszcze się nie lubię z zakonnicami. Przestań. Przestań. The Behemoth. Kolejne 8. Okej. Okay. Insane Demon. Aha, to ty rozumiem. Narzucasz mi. Jakby żebym szedł poziomem trudności w górę coraz bardziej. Okej. Okay. W sumie to mi się podoba ten pomysł. Czy jak zginę, to się pojawię w tym dobrym miejscu? Dziękuję. Ej, ale. W którą stronę miałem iść? Tam jest lód, Cordy. Tam jest lód. Po prostu skacz. Umiesz skakać. Naprawdę nie musisz sobie robić przerw. Dobra, może jednak musisz. Czy ja teraz. Czy ja właśnie nadpisałem swój poprzedni zapis? Nie. What? Aha. Co się dzieje? Kurde, zatrzymałem się. Okej, okay, to muszę jechać w prawo i nie skakać. Egzamin? Jaki egzamin? Wybiorę Extreme Demonów. Ja na... Jeśli chodzi o levele platformowe, słuchaj, to ja nie jest... Ja się niczego nie boję. W sensie... Mogę nad czymś spędzić bardzo dużo czasu, ale będę się świetnie bawił po prostu próbując przejść te poziomy. Po prostu mam problem z tymi autoscrollami taki, że no nie jestem w stanie przyswoić tej mechaniki psychicznie, żeby się przy tym dobrze bawić, nie? A bo to jest coin. To po prostu jest dodatkowy coin, nie muszę tego robić. Nie muszę tego robić, wiecie, że nie muszę tego robić. A wiecie, że i tak to zrobię? Ajaj. Na razie to nawet żadnego z tych leveli, w które graliśmy, nie określiłbym jako sprawia mi problem. To znaczy, mogę na nich dużo ginąć, ale nie zmienia to faktu, że... Ja też często ginę bardziej przez wzgląd na to, że w danym levelu nie ma jakiegoś większego poczucia konsekwencji. To znaczy, że na przykład są regularne umiejscowione checkpointy, więc się po prostu nie boję ginąć. Ach. Ale spodziewam się, że przy Extreme Demonach już to będzie bardziej wymagające i bardziej mnie irytowało. Ale to też jest jakaś... Czemu ja robię taką głupotę? Ale to też jest jakaś forma zabawy. Ja czekam na to. Serio. Dzisiaj na przykład graliśmy w tę Castlevanię czwartą. No i ja uważam, że ona generalnie była za łatwa. Wręcz można powiedzieć, że mnie męczyła przez fakt, że była prostsza niż poprzednie. Niż poprzedniczki. Diabes? Brzmi groźnie. W sensie nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej niż brzmi groźnie. Często te nazwy nie są specjalnie deskryptywne, więc ciężko powiedzieć, co to będzie. No, jedyne, co mógłbym wywnioskować z nazwy The Abyss, to że będę spadał. O matko. A nie no, czasem mogę podjąć coś, co podrzuci... jakiś... widz na bieżąco. O! Tak jak to zrobiłem teraz. O, dawaj, dawaj, dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze raz, dwa. No śnieg, przestań padać, denerwujesz mnie. Wow. Nie wiedziałem, że to spadnie. Night Plus 2, grałem w Night Plus 2. Grałem w Night Plus 2, ale nie przyszedłem Night Plus 2. A to dlatego, że bardzo nie lubię tej gry. Nie przeszkadza mi granie w horrory. Lubię się bać. I w ogóle. Bo to było, jeśli mnie pamięć nie myli, to Five Nights at Freddy's, prawda? Klon. Ale mechanika Five Nights at Freddy's jakoś mnie tak zabija i... Nie wiem. Nie jestem w stanie fizycznie poradzić sobie z tą grą. W oryginał też nigdy nie udało mi się zagrać tak, żeby go dokończyć. Tam jakąś jedną czy dwie noce zrobiłem, ale... Aż fuck. No którymś razem się uda. Foxy jest wredna. Foxy jest... Foxy to jest najlepszy. Animatronik. Nie, spokojnie.
W ogóle nie jesteście tu bezpieczni. Proszę nie uciekać. A w 3DF grałeś? Też platformowa jest po prostu niebywała. Bardzo przyjemnego przymiotnika użyłeś, mój drogi, bo kompletnie nic mi nie mówi o tej mapie. Jest niebywała. Może być niebywale trudna. Może być okropnie odklejona. A może być na przykład bardzo przyjemna, spacerek po parku. Niebywale ładna. Niebywała. Bardzo lubię takie trzymanie mnie w niepewności. Włączam taką mapę i dostaję Five Nights at Freddy's. Goddammit. Kurde, no przecież wiem, jak to robić w tym miejscu. Będę się męczył z tym samym fragmentem? Po tym, jak powiedziałem w poprzednim poziomie, że dużo lepiej mi idzie w poziomach platformowych replikowanie rezultatów? Goddammit. Przecież to jest nieprawdopodobne, no. Znaczy, no, replikowanie tego rezultatu, który mam... Zaraz na początku tego, tak, na początku tego zjazdu idzie mi bardzo dobrze, ale potem z jakiegoś powodu strasznie to lamie. Może powinienem na chwilę wyłączyć moje jakże irytujące, przynajmniej mniej irytujące gadanie i skupić się na poziomie, to doszedłbym chociaż trochę dalej niż poprzednio. Ewidentnie to nie pomaga. Ale tak szczerze, to i tak nie miałem się za bardzo czasu doszkolić, że też... O! Mam tylko ograniczony czas, żeby to robić. Dobra. Wieża. Bo ja właśnie bardzo słabo widzę, jak ten... Między tymi wieżami, jak skaczę, bardzo słabo widzę przez ten śnieg. O, dobra. Sejwik? Sejwik! Tak jest! Tak jest! Dobrze. Do strumieniowania gier wideo. Skurcz. Zabrzmiał jak ten bohater, w sensie to on był kleszcz chyba. Łycha! Się od razu przypomniał. Z tej bajki, to był Fox Kids chyba. Kleszcz taki niebieski z czułkami. Głupek straszny. I krzyczał: Łycha! Nie, czy to jest wiatr? Nie, tylko nie wiatr. Matko, wspominałem to na początku dzisiaj, jak grałem The Platform Level, ale w ramach jakiegoś tam przygotowania, wrócenia sobie do moich skilli platformówkowych, przeszedłem sobie Celeste. Już tam potrzebowałem co prawda na to ledwie 3 czy 4 godzin, już nie pamiętam, żeby przejść od początku do końca, ale nic mnie tak nie denerwuje jak zmiany wiatru albo grawitacji w tych platformówkach, bo jakoś tak mój mózg sobie z tym nie radzi. Nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego, ale są to dwie rzeczy, z którymi mój mózg totalnie nie jest w stanie sobie poradzić. No, dobra. Teraz tak, tam muszę skoczyć? Może jednak... Ja tam nie dojdę. O szlak, ale to było blisko. No przestań! Wiatr, ogarnij się. Uff, dobra, chwila, bo się zestresowałem. Kramp. No, Celeste jest mega gierką. Ja już w tej chwili mam... Chyba ze 2 albo 3 razy ją przechodziłem w całości. Bo po prostu jak mam taką chwilę, że potrzebuję sobie usiąść się wychillować, paradoksalnie jak potrzebuję się wychillować, to mogę sobie włączyć Celeste, gdzieś jakiś najwyższy poziom w Celeste i to po prostu mnie tak wyłącza myślowo. W sensie sprawia, że moje myślenie staje się totalnie jednotorowe, bo inaczej nie jesteś w stanie sobie poradzić z tą grą, niż wyłączyć wszystkie inne myśli. Co swoją drogą bardzo pasuje do tego clue całej tej gry, gdzie ta dziewczyna walczy z napadami lękowymi i z depresją, która często jest wywoływana u takich ludzi, którzy myślą, że tak powiem, za dużo, wielowątkowo. Nie wiedziałem, że Madeline jest kanonicznie transpłciowa. Tak szczerze mówiąc, wiem, że może to być ignoranckie z mojej strony, ale nie widziałem żadnej przesłanki, która by to jakby mówiła.
która by mi sugerowała, że tak jest. Nie chodzi mi o to, że mi to robi jakąś różnicę czy coś, tylko w trakcie gry nie wiem, czy jest poruszany jakiś taki wątek z jej życia, który sugerowałby, że nie wiem, jest na przykład dyskryminowana przez bycie transpłciową. No chyba, że fakt, że jest podzielona na dwie, ale nie wydawało mi się, że jej druga osobowość to jest kwestia jej jakby schowanej osobowości, tylko bardziej tych cech, które powodują powstanie tych zaburzeń, które ma. Bardzo subtelne i nie są zawarte w głównych 7 rozdziałach. Okej. Okay. A jakiś przykład? Bo ja chętnie o tym poczytam, osobiście. Bo samo lore Celeste jest dla mnie bardzo interesujące. Swoją drogą, ludzie, którzy wydali Celeste, zdaje się, w tym roku też produkują jakąś grę. Tak, śmiało, bo ja i tak będę to raczej czytał w internecie. To nie sprawi, że jakoś się źle poczuję, jak mi zaspoilerujesz. Fuck, źle to zrobiłem. O, dobra. Jump. Dobra, błagam, dajcie mi save'a. Huch! Kolejna flaga z głowy! Tak, ja ogólnie mam chyba... Ja wydaje mi się, mam wszystko zrobione, na 100% mam tą grę skończoną. Jeśli mnie pamięć nie myli. Chociaż, no, pierwsze moje podejście do tej gry to było w okolicach premiery, więc bardzo dawno. What the fuck? Aha, dobra, wiem już, co mam zrobić. Kurde, tylko muszę się ładnie zakręcić. Dobra, zapominam, że to się zapada, więc w gruncie rzeczy to nie powinienem więcej niż raz się odbijać od takich miejsc. Jak ja tego nie trafiłem? Jak ja tego nie trafiłem? Come on! Marlin jako... To w sumie całkiem przyjemny wątek poboczny. Tak szczerze, to nigdy się nie obiłem nawet o informację o tym. A zdarzyło mi się wielokrotnie słuchać jakichś czy to recenzji, czy omówień właśnie fabuły. Więc jakoś tak nigdy się nie obiłem o tą informację, co też spowodowało, że... O, dobra, dałem radę, mimo że za drugim. Co tu się dzieje? Słabo widzę. Nie wiem, czy to nie jest kwestia jakichś kolorów, które na monitorze. Ale ten level jest bardzo zamglony przez tą śnieżycę. To pewnie jest specjalnie, więc nie będę sobie upraszczał. Kurde. Okej. Okay. Przyznam szczerze, że to bardzo fajna ciekawostka. Z przyjemnością będę się nią dzielił, chociaż przyznam szczerze, że w tych czasach dzielenie się takimi ciekawostkami to może wywołać różne reakcje i to jest trochę smutne. A, szlak. Próbuję to robić szybko i to mnie gubi. Ale z drugiej strony, jak już się nauczę raz to robić szybko, to będę to robił za każdym razem. To jest przydatne, bo prawdopodobnie spędzę na tym fragmencie trochę czasu. Chciałbym dotrzeć tam, gdzie byłem, bo moje myśli cały czas zaprząta właśnie ten fragment, którego nie udało mi się przejść za tamtym razem. O, dobra. O. A ja muszę to zrobić, dobra, bo ja myślałem, że po prostu wszystko jest tu zasłonięte, a ja muszę to zrobić za pierwszym razem, żeby właśnie się wieża z tymi piłami nie zawaliła na mnie. Różni ludzie się już obijali o tego streamka. Ale was, geometrii daszowców, bardzo lubię. Na razie. Bo miałem okazję też The Binding of Isaac odpalić kilkukrotnie. No i no raz, że w tej grze spędziłem za dużo czasu, więc już do niego nie wróciłem. Dwa, jak wchodzili jacyś ludzie, to strasznie to było męczące. W sensie, rozmowa z ludźmi od The Binding of Isaac była strasznie irytująca, bo oni byli okrutnie nastawieni na jakieś konkretne rzeczy i zupełnie nie otwarci na to, żebym ja robił cokolwiek, na co gdzieś tam może mam ochotę w tej grze. Więc strasznie mnie to irytowało, jak oni byli, nie wiem, konserwatywni co do tej gry.
Ajajaj, źle to zrobiłem, dobra. A tutaj mam dużo luźnej gadki z wami i strasznie to doceniam. Isaac Newton przywiązany liną do słupa. Jakby ci to powiedzieć, no nie. Generalnie nie jest to Isaac Newton przywiązany... Isaac Newton przywiązany do słupa. Dobra. O, fuck. A miałeś okazję pograć w ogóle w The Binding of Isaac? Taki prekursor wręcz, bo wydaje mi się, że był jedną z takich większych gier, które zapoczątkowały nurt popularności indyków. Kurde. Na pewno Enter the Gungeon przełożyło rękę też do tego procesu. Znajdzie teorię powszechnej grawitacji. O! To jest w ogóle bardzo potężne stanowisko. To znaczy, ja rozumiem, że to, ta tematyka tam była, ale gierka zawsze była dla mnie bardziej przyjemnością niż zastanawianiem się nad całą tą otoczką fabularną. W sensie The Binding of Isaac konkretnie, nie że każda. Ale rozumiem, bo wdrażałem się gdzieś tam w lore tego Isaaca przy okazji tego, że miałem w nim prawdopodobnie z 1500 godzin. Więc faktycznie działo się tam bardzo dużo i to, jakie interpretacje widziałem na temat tej gry, to rzeczywiście mogą być trudne dla niektórych. Bardzo dużej ilości gier można by przypisać jakąś przemoc wobec dzieci. Ale The Binding of Isaac to jest gra praktycznie ciągnięta przemocą wobec dzieci. W sensie głównym motywem jest to, że no tam dzieje się, co tam się dzieje. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo nie wiem, na ile mogę sobie pozwolić na tej platformie, za bardzo szczerze mówiąc. A lore Isaaca jest dość... no ciężkie, jest ciężkie. Ja je trochę spłyciłem, jak robiłem ten wstęp fabularny dla Isaaca na YouTubie. I na TikToku. Ale... trochę. Bardzo je spłyciłem. Aja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 j. Dobrze poszło. Na lore... Undertale'a to akurat się słabo znam, przyznam szczerze. Zdarzyło mi się przejść tę grę, bo no była swego czasu bardzo popularna i byłem ciekaw, skąd to się wzięło. Bardzo mi się podobały niektóre rozwiązania, przede wszystkim to, że można było całkowicie pacyfistycznie do tego podejść. No bo rozumiem też, że cała gra była lekko mówiąc satyrą na temat gier RPG momentami, ale nie kupiła mnie na tyle, żebym siedział głęboko w lore, także... no kiedyś muszę to zrobić wreszcie. Czekajcie, napiję się i mrugnę parę razy, to mi się poprawi. Dobra. O, nie. No przecież ten fragment był prosty, mogłem chociaż zobaczyć, co się wydarzy dalej. To nie! Aha. O, podoba mi się, że już sobie sami prowadzicie konwersację, ja wam tam nie jestem potrzebny. Oczywiście lubię dorzucać swoje 3 grosze, ale... bo się rozkojarzyłem. Niedobrze. Bo to znaczy, że mi siada psycha. Ciekawe, czy dałoby się tak zrobić. W sensie, nie zrobiłem tego celowo, ale... wyglądało jakby... faktycznie dało się zrobić taki myk, żeby przeskoczyć z lewą stroną. A, fuck. No nic. Ten level muszę dokończyć. Zobaczymy, która będzie godzina i zdecyduję, czy mam siłę jeszcze na jeden, na takim poziomie trudności. Bo już ewidentnie się wyłączam powoli, to niedobrze. Ale bardzo nie lubię się poddawać.
będzie za mną łaził ten poziom, dopóki nie siądę na kolejnego streama, więc... Kurde. Więc użyczcie mi swojej energii życiowej. Zbieram energię planety. Zrobimy... Genki damy. Musiałem sobie przypomnieć, jak to się nazywało. God damn it. Ale dobrze, przynajmniej już mam opanowane... Opanowaną kolejność przycisków. Tak, no, oczywiście chodzi o Uniwersytet Warszawski, ale tak, studia UW. Ja to ogólnie polecam, najbardziej. Odbiłem się od jednych studiów informatycznych, bo chodziłem na dzienne. Wręcz 2 lata tam chodziłem. Ale po pierwszym roku złapałem staż w firmie. No jak złapałem staż w firmie, no to chodzenie dzienne zaczęło być problematyczne. Więc trochę... O, sekunda. O! Okej. Dobra! Czy to koniec? Tak! GG! Jest dobrze, udało się. Aż się musiałem na chwilę wyłączyć, bo już wiedziałem, że jak powiem jeszcze jedno słowo, to umrę. No w końcu! Ale faktycznie ten ostatni fragment zajął mi dużo dłużej niż powinien. No, także złapałem staż i przez to przestałem trochę chodzić na zajęcia momentami. Madlin! Siemano! Okej. The journey begins. Nice, bardzo fajnie. Mega fajnie.